Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym wyjątkowym spotkaniu. Wyjątkowym ze względu na to, że mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Chciałbym bardzo serdecznie powitać kolegę prezesa Wacława Kosiniaka-Kamysza. Na ziemi tyrkowskiej w powiecie tureckim. Witam również kolegę prezesa wojewódzkiego Andrzeja Grzyba. Witam również z nami kolegę Krzysztofa Paszyka, posła Sejmu Poselskiego. Rozpocznę od krótkiego wprowadzenia, a w późniejszym momencie zaproszę tutaj do stołu prezydialnego gości i myślę, że wtedy ta dyskusja dalej będzie się toczyć. Kolego prezesie, szanowni państwo, koleżanki, koledzy, powiat turecki, powiat wschodniej Wielkopolsce, tak widzimy, przyjęliśmy to hasło powiat innowacji i nowoczesnych technologii. Po pierwsze, dzięki za tą prezentację pokazującą, że wy w istocie projekt i program Rzeczpospolita Samorządowa realizujecie tutaj już od wielu lat. Od czasu, kiedy jest dobry starosta, jest organizacja PSL-u działająca i współrządząca powiatem. Bo edukacja, postawienie na szkolnictwo zawodowe, nowe technologie, nowe umiejętności i języki to jest sztandarowy projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. W pierwszych trzech punktach dla edukacji mamy właśnie naukę języku, my szczególnie mówimy o języku angielskim. 5 godzin tygodniowo, codziennie przynajmniej godzina języka angielskiego, więc to, ten certyfikat, który dostaliście, pokazuje, jak ważne to jest również tutaj w Polsce powiatowej. Wiecie, oni się tam kłócą na te billboardy. Jedni pokazują taką twarz wykrzywioną, drudzy inną, uśmiechniętą, no, obojętnie jaką. A my robimy tutaj poważną robotę i taką codzienną. Byłem w Krotoszynie, tam się buduje super szpital powiatowy, jest inwestycja powiatu, województwa i miasta. Wy stawiacie na nowe technologie, na edukację, na precyzyjne rolnictwo. Powiem szczerze, że nawet niektórzy mówi, co pan wpisuje do tego programu? Jakieś drony w rolnictwie? Ja mówię, no ludzie, jak my nie będziemy sięgać do przodu, do nowych technologii, jak my nie będziemy wyprzedzać pewnych rzeczy, które już na świecie funkcjonują i są dla nas konkurencją, jak nie będziemy za tym podążać, to zostaniemy z tyłu. Moim zdaniem największą bolączką naszego państwa nawet nie są złe ustawy. Bo złe ustawy można odrzucić. Dobre, tak jak 500+, zatrzymać. I też nie dajcie wmówić naszym rodakom, że ktoś przyjdzie i zlikwiduje 500. Nikt nie zlikwiduje, tylko zrobi je bardziej sprawiedliwie. Bo ja się nie zgadzam, że ktoś, kto zarabia 20 tysięcy złotych, dostawał 500 złotych, a matka, która zarabia 2 tysiące i samotnie wychowuje córkę, nie dostaje 500 złotych. To jest niesprawiedliwe. Tu wprowadzimy. Dla najbogatszych 500+ nie jest potrzebne, ale dla matki samotnie wychowującej dziecko 6 tysięcy rocznie to jest zbawienie. W wielu miejscach to jest 1/3 pensji. 1/3 pensji. Obiecałem, że tutaj przyjadę. Słowa dotrzymałem. Teraz jest czas na wdrożenie programu dla Wielkopolski Wschodniej. Z tym programem idziemy do wyborów samorządowych. Wszystkiego dobrego. Do dzieła.